Cześć kochani! Witam Was w kolejnym filmie z naszej serii dla początkujących twórców maskotek. Dzisiaj pozostaniemy w morskich klimatach i pokażę Wam, jak na szydełku zrobić takiego bardzo małego, uroczego wieloryba. No to co, zaczynamy? Użyjemy sobie włóczki Yarnart Creative. Jak widzicie, całkiem się ostatnio do niej przyzwyczaiłam. Będą nam potrzebne dwa kolory. Jeden ciemniejszy na górę wieloryba, a drugi jaśniejszy na brzuszek. Użyjemy szydełka 5 mm, czarnych, bezpiecznych oczek do maskotek, u mnie 6 mm. Przyda nam się jakiś znacznik lub coś do zaznaczenia rzędów. Igła z dużym oczkiem i odrobinka kulki silikonowej lub innego wypełnienia do maskotek. Zaczniemy od brzuszka, czyli w moim przypadku od białej włóczki. Robimy magiczne kółko. Owijamy włóczkę na dwóch palcach w ten sposób, żeby nitka idąca do kłębka wychodziła bliżej kciuka do góry. Wkładamy szydełko pod pierwszą nitkę i wyciągamy pod nią tylną nitkę. Przekładamy sobie naszą główną nitkę z przodu. Łapiemy za nią szydełkiem i przeciągamy, robiąc pętelkę. Teraz przekładamy szydełko pod obiema nitkami naszego kółka, łapiemy za główną nitkę i przeciągamy. Teraz z dwoma pętelkami na szydełku łapiemy jeszcze raz za nitkę i przeciągamy przez obie pętelki. I mamy pierwszy półsłupek. Znów przeciągamy nitkę pod kółeczkiem. Mamy dwie pętelki, łapiemy za główną nitkę i przeciągamy przez obie. I kolejny półsłupek gotowy. Kontynuujemy w ten sposób, aż w magicznym kółku będzie 6 półsłupków. Teraz, ciągnąc za ten wystający ogonek, ostrożnie zaciskamy kółko. Upewniamy się znów, że półsłupków jest na pewno 6. I wbijamy się w pierwszy z nich pod obie nitki. Przeciągamy nitkę od razu przez obie pętelki, czyli robimy oczko ścisłe. Wbijamy się w następne oczko i znów robimy półsłupek. To będzie pierwsze oczko w tym okrążeniu, więc zaznaczamy je sobie znacznikiem. Kolejny półsłupek zrobimy w tym samym oczku co ostatni, czyli robimy rozszerzenie. W następnym oczku też robimy dwa półsłupki. Rozszerzamy w ten sposób, dodając po dwa półsłupki w każdym oczku, aż do końca okrążenia. Na końcu powinniśmy mieć 12 półsłupków. Zdejmujemy teraz na chwilę znacznik. W jego miejsce robimy jeden półsłupek. I odkładamy z powrotem. W kolejnym oczku dodajemy dwa półsłupki, czyli rozszerzamy. W tym okrążeniu będziemy dodawać na zmianę jeden półsłupek i dwa półsłupki w jednym oczku, aż do końca okrążenia. Na końcu mamy 18 półsłupków. Znów zdejmujemy znacznik i w jego miejsce dodajemy jeden półsłupek. Odkładamy. W kolejnym oczku robimy półsłupek. W następnym oczku znowu dwa półsłupki. Jak widzicie, te dwa półsłupki ułożyły się nad rozszerzeniami z poprzedniego rzędu. W tym okrążeniu dodajemy na zmianę najpierw dwa razy po jednym półsłupku, a potem rozszerzenie, czyli dwa półsłupki w jednym oczku.
na końcu powinniśmy mieć już 24 półsłupki. Na początku piątego rzędu znowu zdejmujemy znacznik. Zaczynamy od jednego półsłupka. Odkładamy znacznik. I robimy jeszcze dwa półsłupki. I rozszerzenie. W tym rzędzie dodajemy 3 półsłupki pojedyncze, a potem jeden podwójny, czyli rozszerzenie. Rozszerzenia znowu powinny ułożyć się ładnie jedno nad drugim w kolejnych rzędach. Kontynuujemy sobie tak aż do końca okrążenia. Po skończeniu piątego rzędu mamy 30 półsłupków. Teraz nie będziemy już rozszerzać. Robimy jedno okrążenie, w którym będziemy dodawać po jednym półsłupku w każdym oczku. Po skończeniu tego rzędu widzimy, że nasze kółko zaczęło się trochę zbiegać do środka. Jeśli chodzi o brzuszek, to mamy już go wystarczająco dużo, więc teraz sobie zdejmujemy znacznik i w pierwszy półsłupek robimy oczko ścisłe. Odcinamy włóczkę, przeciągamy przez oczko i zaciskamy. Brzuszek odkładamy sobie na bok i bierzemy się za górną część wielorybka. Łapiemy za drugi kolor włóczki, u mnie niebieski. Zaczniemy znów od magicznego kółka. Przerabiamy w nim tak samo 6 półsłupków. Na początku ten element będziemy robić dokładnie tak samo jak poprzedni, więc jeśli coś nie jest dla Was jasne, albo robię to za szybko, to cofnijcie sobie po prostu do poprzedniej części. Zaciskamy kółeczko i łączymy oczkiem ścisłym. Pierwszy półsłupek oznaczamy sobie znacznikiem. I teraz w drugim okrążeniu robimy po 2 półsłupki w każdym oczku. W trzecim okrążeniu dodajemy jeden półsłupek, a potem 2 półsłupki w kolejnym oczku, na zmianę przez całe okrążenie. W czwartym okrążeniu mamy najpierw 2 półsłupki, a potem rozszerzenie powtórzone 6 razy. W piątym okrążeniu na chwilę zerwiemy z rutyną i zrobimy jeden rząd samych pojedynczych półsłupków.
Troszkę nam się nasze kółko zaokrągliło. Po 6 okrążeniu wracamy do rozszerzania. Dodajemy 3 pojedyncze półsłupki pomiędzy podwójnymi. Dobra, starczy tych rozszerzeń. Doszliśmy do 30 oczek, które ma też nasz brzuszek, więc teraz przez kolejne 4 rzędy dodajemy po jednym półsłupku w każdym oczku. Na końcu mamy taką właśnie półkulę. Montujemy bezpieczne oczka. U mnie są pomiędzy 8 a 9 rzędem w odległości 7 półsłupków od siebie. Ukrywamy wszystkie zbędne nitki w tej białej części. Oraz tę środkową niebieską nitkę z początku. I bierzemy się za zszywanie. Łapiemy obie części maskotki razem i przykładamy do siebie w taki sposób, żeby oczka na siebie nachodziły. Wbijamy się szydełkiem pod pierwsze niebieskie oczko i tylko pod tylną nitkę białego oczka. Łączymy oczkiem ścisłym, czyli przechodzimy przez obie pętelki naraz. Tworzy nam się w ten sposób taki niebieski szef. Na wysokości boku zwierzaka, mniej więcej 4 oczka od oka, musimy zrobić płetwę. W tym celu dodajemy 4 oczka łańcuszka. A potem, zaczynając od drugiego oczka od szydełka, przerabiamy w nich 3 półsłupki. Płetwa gotowa, więc teraz po prostu wracamy do łączenia połówek oczkami ścisłymi. Po drugiej stronie dodajemy drugą płetwę w ten sam sposób. Kiedy zobaczycie, że ten pozostały, nieszyty otwór robi się coraz mniejszy, to znak, że trzeba już naszego wielorybka nakarmić wypełnieniem. Jak zwykle ładujemy tego wypełnienia całkiem sporo. Kontynuujemy zszywanie aż do momentu, w którym będziemy dokładnie naprzeciwko oczu i przyjdzie czas na ogonek. Ogon zrobimy podobnie jak płetwy. Tym razem zaczniemy od 5 oczek łańcuszka. I zaczynając nie od drugiego, a od trzeciego oczka, dodajemy słupek. Nie półsłupek, tylko właśnie słupek.
W kolejnym oczku robimy już pół słupek. I w trzecim oczku oczko ścisłe, czyli przechodzimy od razu przez wszystkie pętelki. Łączymy oczkiem ścisłym z naszą podstawą. I znów dodajemy 5 oczek. I powtarzamy jeszcze raz to samo. Słupek, półsłupek i oczko ścisłe. Na końcu łączymy oczkiem ścisłym. I kontynuujemy zszywanie do czasu połączenia całej maskotki. Na końcu odcinamy nitkę i przeciągamy przez oczko. Jeszcze tylko ukrywamy i odcinamy nitki. Nasze wielorybiątko jest gotowe. Moje gotowe wielorybiątko wygląda tak. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak Wam poszło. Także koniecznie chwalcie się w komentarzach albo wrzucajcie też zdjęcia w naszej grupie na Facebooku. Dawajcie znać, czy kurs Wam się podobał, jak Wam poszło. Dawajcie łapki w górę, jeśli było w porządku. I do zobaczenia następnym razem.